Sąd wydał zgodę na restrukturyzację spółki PKP Cargo, ale związkowcy alarmują, że nie ma żadnego planu naprawczego, który ogłosiłby zarząd państwowej spółki sprzedającej tabor kolejowy. A ten sam tabor kolejowy mają już oglądać pracownicy niemieckiej konkurencji Deutsche Bahn. Do tego, jak wiemy, ponad 4 tysiące osób straci pracę, a w lipcu zagrożone są ich wynagrodzenia. Co się dzieje z PKP Cargo? Dzisiaj sprawdzam. Sąd objął postępowaniem sanacyjnym PKP Cargo, co oznacza poważną restrukturyzację strategicznej państwowej spółki, wskutek której pracę straci ponad 4 tysiące osób. Dużo ludzi zostaje bez pracy, no. Całe rodziny. To się będzie wiązało z tragedią dla każdej rodziny, która tam, wiadomo, będzie zwolniona. Na rynku już czeka Deutsche Bahn, które może skupić majątek za grosze i przejmie wykwalifikowanych pracowników. Człowiek ubrany w kamizelkę z logo Deutsche Bahn z akcentem niemieckim i w rozmowie ze mną zapytał o możliwość zrobienia zdjęć hali napraw oraz zdjęć lokomotyw. Kancelaria premiera święci jednak triumfy. Stawiamy PKP Cargo na nogi. Sąd objął spółkę postępowaniem sanacyjnym. Oznacza to, że uzyskała ona tarczę ochronną, która pozwoli władzom przeprowadzić restrukturyzację i przywrócić do normalnego funkcjonowania. Co to oznacza w praktyce? Rozumiem, że po zwolnieniu pracowników będzie nowe kierownictwo tego przedsiębiorstwa będzie pozbywało się części majątku, bo uzna go za nierentowny. No a Deutsche Bahn uzna ten majątek za niezwykle perspektywiczny i będzie go, jak rozumiem, nabywało za psi grosz. Sytuacja jest wyjątkowo smutna, jeżeli dodać do niej fakt, że nowa koncepcja rozbudowy CPK również może wyłączyć z przetargu polskie firmy. Na polskich kolejach 300-320 km na godzinę to polscy producenci, dla których wyzwaniem było dostosowanie, stworzenie taboru na 250 km na godzinę, nie będą w stanie przygotować oferty, aby tabor, który będzie kupiony do jeżdżenia po polskich torach, spełnił oczekiwania przewoźników. Działanie konkurencji tutaj należy brać pod uwagę, jak to wpłynie na udziały w rynku, osłabienie pozycji PKP Cargo, co też jest taką troszeczkę równią pochyłą. Były premier alarmuje, że PKP Cargo to spółka strategiczna. Nie pozwólmy jej osłabić albo zgoła zlikwidować. Sytuacją ma być zaniepokojony także prezydent. Echem wczorajszego spotkania w Belwederze z pełniącym obowiązki prezesa spółki, a także związkowcami, jest poza dramatyczną sytuacją pracowników także fakt, że PKP Cargo w polskich rękach jest elementem naszego bezpieczeństwa, na zachowaniu którego ma szczególnie zależeć prezydentowi. Polska powinna mieć przedsiębiorstwo, które jest w stanie obsłużyć zarówno wojsko, jak i dostawy, materiałów na odbudowę Ukrainy. W dyskusji na temat przyszłości spółki w Belwederze zabrakło głosu przedstawicieli nadzoru właścicielskiego, mimo iż minister infrastruktury otrzymał zaproszenie. Edyta Hołdyńska, Telewizja Republika.